Załóżmy, że jesteśmy w dobie pieniądza cyfrowego. Nie ma gotówki, euro i dolarów w takiej postaci, jakiej znamy, tylko w postaci cyfrowej. Wiemy, że pieniądz cyfrowy ma być pieniądzem terminowym. Czyli tak jak produkty spożywcze, termin przydatności, tylko że w tym przypadku ten pieniądz po prostu ulegnie anihilacji, zniknie. I to jest już nie science fiction, tylko to się dzieje, bo już pieniądze cyfrowe w niektórych regionach świata są mocno testowane. To oznacza, że nie będzie szans na zbudowanie majątku. Czy to oznacza, że w takich czasach nikt nie będzie chciał mieć tego majątku? No nie. Ja uważam, że każdy będzie chciał mieć ten wentyl bezpieczeństwa. Więc w takich okolicznościach posiadanie złota pozwoli nam na przechowanie tego majątku w czasie. Na to, aż ta sytuacja się zakończy, minie, czy cokolwiek się zmieni.